kanale to kolejny odcinek Stoka Boka i to nie jest historyjka, bo sprawdzamy ten nowy dodatek tego rodzinnego domu, tego tutaj i właśnie będę tam wchodzić. I serio jeszcze tam nie byłam, będę pierwszy raz wchodzić do tego domku, wcześniej przed nagraniem nie wchodziłam, absolutnie. I zobaczmy, jak to, bo on ma ponownie 2 piętra, bo tam pisało 2 i domek, czyli jakby ma 2 piętra, tak jak ta willa. Ciekawe jestem. Ładuj się. Ej, dobra, załadowało się. I ciekawie, patrzcie tu. Dzwonek jest. Odgłoszę. Taki inny. Są drzwi. O, to jest misiek, tak? Ej, jakiś wózek. Ej, jaka ładna tablica. Ale patrzcie, jaka ciekawa winda. Tu ma nawet ma drążek. Fajne. Ale pokój. Ale to jest, ale w ogóle ten. Ale ciekawe. To wszystko jest. Czy tu jest jakby inny pokój? Ale ten, ale to jest takie dziwne zbudowanie. Ej, ale widziałam, a to jest to podwórko. Ej, piniata jest. Cuksy! Tylko 5 cukierków. Dobra, jedziemy do góry sprawdzić, jak tam jest. Jesteśmy, jak już otwiera się, to ogólnie windę tak fajnie widać, że ona jedzie jakby z dołu. Tutaj jest pewnie toaleta. Ej, przewijak to ma. To jest taki serio rodziny. Pralkę podwójną. Tutaj łóżka. To jest jako jedno? Wow, dla 3 osób. Nie no, dobra, urządzamy tą chałupę. My się wszystko wywalimy, bo to jest standard. I możemy zacząć w sumie od góry czy od dołu? Od góry. Tutaj będzie najstarsza siostra mieć pokój. Jaką jej damy? Brązowiutką. A tu jakie są? A takie, ej, ta ładna. Ale nie, tamtą biorę. W ogóle to... Gdzie jest ta podłoga? Ej. Hello? O, może być tak. Ściany. Ale ładne słoneczka. Ej, to można inne to wszystko? Ja cię kręcę. Ale fajnie. No, no to zrobimy sobie tą ścianę taką. A tą żabciową oczywiście. A łóżko bierzemy. Jakieś. Jakie mają fajne łóżka. No takie, ale chcę inne wziąć. Dobra, biorę to. Ale fajniejsza. Ale ta ładna jest. Ale się nie zmieści. Więc wezmę Tom ze SpongeBoba. A obraz jakiś? Ta tablica na pewno. Wezmę ją. Ale ten jest ładny. No to jest mega dodatek. Najlepsze co w życiu mam. W sensie taki dobry dodatek. Serio mi się tak mocno podoba, że szok. Stół. Ja chcę mieć takie duże biurko. Ale słodkie. To też do tego było? A ja chcę inne. Ja chcę to, bo to jest moje ulubione krzesło. Ale pufa. To będzie taki kącik do siedzenia przytulny. Jeszcze to muszę mieć. Tu jest za dużo fajnych rzeczy. Ja zaraz w tym umrę. A jakby tu dać okno, tu ten kącik i tu biurko. No, jakoś się pomieścimy. Ale ładne. Piękny jest ten dodatek. Jeszcze tą lampę chcę mieć. Dobra. Jakie macie próbę? Może macie jakiś plecak? Nie, nie macie. Słabo. O, nowe ozdobki. A ja sobie je dam w sumie, wiecie?
Widziałam, że... O Boże. Gdzie jest podwórko? Muszę iść na podwórko i potem położyć ten domek, bo to jest cudo. Jakąś imprezę muszę zrobić w tym domu. A to zobaczycie w następnej historyjce. W 3. Bo w 3 będzie jutro, a wy zobaczycie w 4. Ej, to jest piękne. Coś taki... Podoba mi się klimacik w ogóle tego domku. I jakąś elektronikę macie? Złotek! Ej, dobra. Macie nawet komputer z drukarką. Ej, nie gadaj, że to jest laptop. I nie muszę latać do Mala po laptopa. Super. Ale fajny zegar. To jest od SpongeBoba, ale fajny. Nie widziałam go wcześniej. Dobra. A, jeszcze coś w zabawkach. Ej, tu są od koni. Ja lubię nawet koni. W sensie ładne są konie. Poduszka. Tam są dwie poduszki. Zeszycik. Mega duże biurko. O, śmieci. A nie to zabawki. A to? To chyba są od pieniędzy może. Tak można sobie udawać. Ja to muszę mieć. Nawet jeśli to jest starszej po końcówki, to to musi tu być, bo to jest urocze. Dobra. Lecimy tu. Zrobimy pokój małej siostrzyczki. A może wy byście chcieli, żeby moja rodzinka przeprowadziła się do tego domu? No nie wiem. Jak tam? Jakie by jej dać łóżko? Albo zrobię nową rodzinę. Ale to dopiero jak się skończy tamtą. Ej, no w sumie to może być na nową rodzinę. Dobra. Tutaj będzie taka mini siostrzeczka. Myślę, że ściany są ok. Oh my god. O! Mam majsterkowanie. Ja tutaj dam półeczki, bo wiadomo, tam mogą być jakieś pomysły. No i dobra, nieważne. Jakiś obrazek słodziutki, bo to jest dziecka pokój. To możemy dać, jako siostry na przykład. Jeszcze, o, serduszko. Coś na jakieś pomysły. Dobra. Ej, u małej musi być ta tapeta. Tu będzie inna. Tu będzie ta. To będzie taki starszy brat chyba może. No, to będzie taka ogromna rodzina. Ej, poczekaj. Musimy to mieć. To. W pokoju dziecka też musi coś być. Nawet jest wózek. Jest ten do podchodzenia. To jest geniusz. Ten dodatek. Geniusz! Jeden z moich ulubionych. Tylko dzień będą mieli biurko. A to będą mali ludzie. Nie muszą mieć biurka. Wystarczy im stoliczek z zabawkami. I szafka. Na ciuchy. Prawda? No tak, prawda. Ja mam rację. Ale słaby będzie ten dom. Nie umiem w ogóle meblować. Ale kuchnia będzie może ładna. Bo kuchnię lubię robić ogólnie i ładnie chyba to robić. Zostawię to na razie tak. Teraz się toaleta. Ła. O! I takie coś co. Podłoga jest okej. Okay. Dobra, biorę to. Basen mamy nawet na dwór. Basen taki, wiecie, na stelażu.
to, to był tylko pompowany. O, nowy nocnik. Co się stało? Dobra, naprawiłam. Tak jakby. Oh my goodness. Patrzcie. Dziwnie ten kran wygląda trochę, ale jest dla dwóch osób, a to jest dom rodzinny, więc no musi to być. Jakby. I muszę też mieć miejsce na przewijak. Więc dam jakiś po prostu solik. Ten może być. Tu. I dam do przewijania dziecka coś. To musi być w akcesoriach. Dobra. Dobra. Apteczka. To jest duża rodzina. Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Ej, to jest do golenia się. Nawet. Poczekaj. Dobra. Tylko to schowam. To sobie przemieszczę. Dobra. Dobra, może być. Ej. Zaraz wracam do was. Wania, więc ja to potem sobie zrobię tak, że to będzie razem. I wracamy do tego domu, bo chciałam zrobić teraz dół tak szybko. Pokażę tylko, co wyjmuję i ułożę to wszystko i pokażę efekt końcowy i to będzie koniec odcinka. Zacznijmy od podwórka. I dobra, ja se ogarnę to podwórko. I jak zrobię domek, to wrócę do was i wam pokażę po prostu efekt końcowy. Tutaj muszę wszystko... Pauza. Dobra, tak to wygląda. Tu jest kuchnia, to tak. Teraz do góry pojedziemy. To też wam pokażę górę szybko i się pożegnamy. Dobra, jeśli film miło się podobał, zostawcie łapki w górę. Aha, jeśli chcecie więcej, to kabelka suba. O, mam dwa krany. Dobra, tutaj góra. Pa!